dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym wideo. I dzisiaj chciałam Wam pokazać parę rzeczy, które mam na sobie, parę nowych rzeczy, dlatego że już mamy sezon wiosenny i w mojej szafie również zagościło kilka fajnych, nowych nabytków. Pierwszym z nich jest sukienka, którą mam na sobie. To jest taka sukienka, ona jest z marki Euforia. Ja ją kupiłam kiedyś w butiku w Lesznie, jeszcze tak naprawdę późną zimą. I bardzo mi się podoba to, że ona ma taką sportową formę. Ona jest jakby z bluzy, z takiego bluzowatego, dosyć grubego materiału, a ponieważ jest bardzo luźna, to ja ją sobie tutaj spinam w talii paskiem. Paskiem z mojito, z panterą, który już znacie. I teraz specjalnie kupiłam sobie tą bluzę w takim, bluzo-sukienkę właściwie, w takim kolorze, żeby była beżowa, czyli taka basicowa, ale ma również neonowe paski. A teraz neony mamy bardzo modne, więc po prostu tutaj mi się idealnie tak łączy mój klimat plus trochę neonów. Także ta sukienka to jest właśnie taki mój just arrived, coś co mam nowego. Do tego mam na sobie jeszcze kurtkę z Camaïeu, to już ją znacie wszyscy na pamięć, i okulary z Primarka, złote, które kupiłam w zeszłym roku w Amsterdamie, to już też je milion razy pokazywałam, ale jeszcze mam do tego dwie bardzo ważne rzeczy, dlatego że mam kopertówkę, również nową. Kopertówkę dostałam, przyjechała do mnie z Amsterdamu, dostałam ją od siostry rodzielca Agaty. Agatko droga, zobacz, po prostu ta neonowa kopertówka mi się tak tutaj super wpisuje w wiosenne klimaty. Chciałam Ci bardzo podziękować za tą kopertówkę, dlatego że jestem tak ostatnio zajęta, że nawet napisałam Ci maila, że kurczę, super, super jest ta torba i że bardzo mi się podoba, więc muszę to zrobić na wizji Ci po prostu za tą super kopertówkę prosto z Amsterdamu. Serdecznie, serdecznie dziękuję. A do kopertówki mam jeszcze nowe buty. To są kolejne takie schizowate, płaskie buty, bo nie wiem, jak reagujecie na moje paluchy od Melisy, że one są takie upiorne i horrorowate, ale kupiłam jeszcze jedne buty w bardzo podobnym klimacie. To są takie baletki ze szpicami. Właściwie to, skoro to już są ze szpicami, to nie są baletki, bo baletki mają okrągłe noski, ale to są takie buty, płaskie buty ze szpicami miętowe w usta, w takie psychodeliczne, kolorowe usta. Takie mam czuby i właśnie one się idealnie pasują mi tutaj do mojej nowej kopertówki. Także tak naprawdę w tej wiosny się zaopatrzyłam w dwie pary nowych, trochę takich schizowatych, z przymrużeniem oka, płaskich butów. Do tego mam jeszcze jako akcesoria dwie bransoletki, jedna z Reserved, taka jasna, w jasnym pomarańczu, i oczywiście moja papuga Gaduła. Moja papuga Gaduła z Pull & Bear'a. Także tak ja wyglądam właśnie sobie fajnie, mięciutko, wygodnie i wiosennie. Życzę Wam miłego dnia, a ja lecę dalej. Do zobaczenia w moim następnym filmie. Pa, pa!